Witam serdecznie. Proszę Państwa, otwieram nadzwyczajną 23. sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Proszę Państwa, proponowany porządek sesji nadzwyczajnej. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie uchwały w sprawie. Punkt 2.1, zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźnice na lata 2020-2030. I punkt trzeci, zamknięcie obrad. Proszę Państwa, chciałbym teraz przejść do punktu właśnie 2.1, zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźnice na lata 2020-2030. I tutaj przedstawi tą uchwałę pani skarbnik, pani Monika Makulec-Sobota. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo Radni. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2020-2030. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 16/177/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kozienice na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy jakieś pytania, uwagi co do tej uchwały? Nie? Proszę bardzo, pan burmistrz w takim razie. Słychać mnie? Tak, jak najbardziej. Proszę Państwa, sesja nadzwyczajna, tak jak Państwo macie w uzasadnieniu, natomiast powiem może parę słów, bo też słuchają nas mieszkańcy. W zeszłym roku informowaliśmy o tym, że wstępnie podpisaliśmy list intencyjny z PKP w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie kolei. Jesteśmy teraz na etapie kolejnym, czyli składanie wniosku. Program został uszczegółowiony, przyjęty przez Radę Ministrów i ogłoszony. Do 26 sierpnia jest nabór wniosków. Nabór składa się z trzech etapów. Etap pierwszy, a więc ogłoszenie naboru i przyjęcie wniosków. Etap drugi, wytypowanie wniosków, które spełniają wymogi formalne. Jeżeli przejdziemy do tego etapu, będziemy wtedy zobowiązani do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a więc głównie studium planistyczno-prognostycznego. No i później następuje etap trzeci, gdzie PKP ocenia zasadność tych inwestycji i podejmuje decyzję o realizacji lub nie. Chcieliśmy zgłosić ten wniosek. Wiemy, że teraz sytuacja, jak Państwo sami wiecie, z uwagi na pandemię jest dość dynamiczna, natomiast rząd się nie wycofał z tego programu. Jest to program skierowany do miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które są wykluczone w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego. Dlatego zgłaszamy tutaj zgodnie z deklaracją i wolą też wcześniej wyrażaną przez wielu z radnych i mieszkańców nasz wniosek, jeżeli Państwo oczywiście zaakceptujecie to. Po prostu chcemy spróbować. Jeżeli będzie taka możliwość, myślę, że z wielu względów jest to wartościowa i konieczna inwestycja dla rozwoju naszego miasta, gminy, ale i całego regionu. I chcemy spróbować powalczyć o nią. Są takie formalne wymogi i chcemy też tutaj tą rękawicę podjąć. Osoby, które nas wspierały przy inicjatywie, również deklarują pomoc ewentualnie przy procedowaniu wniosku, przy pojawiających się różnych problemach, bo jak Państwo wiecie, im większa inwestycja, im więcej podmiotów, tym więcej problemów, więcej też ryzyka związanego z tym, że coś nie wyjdzie, natomiast no, jeżeli się nie spróbuje, to nigdy nie wyjdzie, nigdy nie będzie.
Dlatego tutaj bym prosił Wysoką Radę o przyjęcie tych uchwał, tej uchwały, tych zmian, po to, żebyśmy mogli powalczyć o tą inwestycję. Kolejne działanie, proszę Państwa, Europejski Obszar Gospodarczy, czyli fundusze norweskie, mówiąc w skrócie, szkoła numer 1 i szkoła numer 2. Chodzi o projekt tak zwany Szkoły Dobrego Klimatu, a więc generalnie edukacja i inwestycje w zmiany klimatyczne, przeciwdziałanie ich, strefy zielone. Chcemy w tych szkołach spróbować takie obszary zrobić. Nie są to duże pieniądze w sensie podziału na cały kraj, natomiast ubiegamy się summa summarum na obie szkoły na 3 miliony. Jeżeli dostaniemy, to będziemy to realizowali. Jeżeli nie, myślę, że te projekty i te tematy będą również aktualne w nowej perspektywie unijnej. Jak wiemy, Komisja Europejska pracuje nad Zielonym Ładem i tego typu inwestycje, myślę, że wcześniej czy później będą zrealizowane. I chcieliśmy też, żeby były zrealizowane u nas na naszym terenie. Z programu, jak patrzyliśmy, te dwie szkoły na dzień dzisiejszy by nam najbardziej pasowały. Na szkole numer 3, jak wiemy, mamy dużą inwestycję, więc teren jest jakby teraz rozgrzebany. Tam nie możemy tego w tej chwili zrealizować. Dlatego proponujemy szkołę numer 1 i 4. Tak jak mówiłem, 100% dotacja do kosztów kwalifikowanych. Wyceniamy to na dzień dzisiejszy na 3 miliony i chcemy to złożyć. Jeżeli się uda, będziemy realizowali. Jeżeli nie, to nie będziemy tego realizowali w 100% ze swoich funduszy, tylko poczekamy na inne nabory, na inne programy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej sprawie coś chciałby zapytać, ma do powiedzenia? Jeżeli tak, to proszę o podniesienie ręki, tak właśnie zdalnie, nawet ci, którzy nie widać na wizji, to będziemy mogli słyszeć. Proszę bardzo. Nie widzę. Nie widzę. W takim razie co poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Przy 14 głosach za uchwała została przyjęta. Dziękuję Państwu bardzo. No cóż, proszę Państwa, przyszliśmy w takim razie do końca. Punkt trzeci. Chciałem podziękować serdecznie. Zamykam obrady 23 sesji Rady Miejskiej w Kozienicach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.